Dzisiaj doszło do, do, do strasznej tragedii, nie ukrywam, że łezkę y, uroniłem, bo niewiele ludzi wie, że miałem dość dobry kontakt y, z Mateuszem Murańskim. Y, Mateusz, jak wymieniał w wywiadach jedynych ludzi, których szanuję ze świata Fightów to Denisa Załęckiego i mnie i myślę, że to głównie dlatego, że my, My w przeciwieństwie do was go nie ocenialiśmy. Dlatego dlatego nas szanował, bo to wy jesteście kurwa do oceniania i tak dalej. Ja teraz na przykład oceniacie jego ojca, gdzie jest zdjęcie po walce, co zrobił Mateusz po walce ostatniej przegranej z bombą, On przytulił się do swego ojca, przytulił się do swego taty, bo go kurwa kocha i to nie jest... I oni za sobą stali murem. Mateusz zawsze mi dobrze mówił o swoim ojcu prywatnie i to wy jesteście kurwy i to wy go y, zniszczyliście. Wiadomo, że po części jest sam sobie winien, tak? Ale nie udźwignął tego nie udźwignął uważam że nie udźwignął tego hejtu i po prostu o ile jego ojciec jest dużo starszy swoje w życiu przeżył. Przesiedział tam chwilę w więzieniu, tak? Więc chodzi mi o to, że już miał tą skorupę, nie? Miał tą skorupę na sobą twardą taką skórę, że nieważne co, wbijesz on to przeżyje. Uważam, że Mateusz był troszeczkę delikatniejszy i nie, nie radząc sobie z tym wszystkim uciekał w używki, a teraz ci sami ludzie będą jeszcze obwiniać jego ojca, ale, ale jak spojrzycie w lustro, to pamiętajcie, że to wy się do tego przyczyniliście, a nie jego tata, który wiem, że wskoczyłby za niego w ogień, ale to jest moja prywatna na opinia. No, podsumowując, wielkie wyrazy współczucia dla rodziny i kondolencja, specjalnie wrzucam ten wywiad dwa dni później, żeby, no nie wrzucać to w momencie, kiedy stała się tragedia, też specjalnie daję tego w żadne tytuły, nie rozmawiam o tym, uważam, że rodzina cierpi bardzo, a my, ludzie po stronie, oprócz współczucia, nie powinniśmy zabierać za bardzo głosu, tak więc całej rodzinie jeszcze wszystkiego dobrego. Nie wyobrażam sobie, jaką tragedię muszą teraz przeżywać, sam to przeżyłem yy, bardzo źle. I, i, I do dzisiaj, do teraz jestem, do dzisiaj, no dzisiaj się dowierzyło, ale do teraz jestem tym wstrząśnięty, a nie jest już wczesna godzina, a nawet nie, nie mogę sobie wyobrazić, yy, yy, jak oni się muszą czuć. A widziałem ich na żywo, byłem z nimi w szatni i tak dalej. Wiem, jak bardzo są zżyci, jak jeden za wszy z wszystkich, wszyscy za jednego. Więc, więc boję się nawet pomyśleć i nie chciałbym tego widzieć w widoku, bo ja ogólnie nie, nie lubię nawet oglądać filmów, dramatów i tak dalej, nie lubię patrzeć na cierpienie.